Dzień dobry, witam was w to urocze niedzielne popołudnie. To jest program, w którym ja prezentuję właśnie wam, moi drodzy, trzy wydarzenia, o których musicie absolutnie wiedzieć w tym tygodniu. A w dzisiejszym odcinku wielkie zwycięstwo w Cannes. Kolejny rządowy program z plusem w nazwie. O kurwa, niemożliwe. A na deser? Najgorsza polska wokalistka kontratakuje. No spokojnie, no aż tak źle to nie jest z drugiej strony, ale sami się przekonacie. Zaczynamy. Co działo się w zeszłym tygodniu? Po wynikach konkursu w Cannes chciałoby się powiedzieć tak. Mamy to! Paweł Pawlikowski zgarnął tytuł najlepszego reżysera podczas tegorocznego konkursu w Cannes, a wszystko za sprawą jego nowego filmu Zimna Wojna. Oczywiście znajdą się typowi polscy malkontenci, którzy powiedzą tak. Złotej Palmy nie dostał. Ci, co tak mówią, to nikt inny jak... Narodowi Polscy i Ojcy, kurwa. Panie Pawle, jeśli kiedykolwiek pan usłyszy, że tytuł najlepszego reżysera to nic, że mogła być Złota Palma, że jest pan słaby, że jest pan beznadziejny, że to żaden sukces, niech pamięta pan o jednym. Wszyscy dookoła będą się śmiać z ciebie i mówili, że jesteś bezwartościowy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Paweł, ten tytuł ci się po prostu należał. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Dla mnie wygrałeś. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Słuchajcie, naprawdę nie chcę mi się w to wierzyć, ale jest kolejny program rządowy. I tym razem chodzi o finansowanie mostów. Zgadnijcie, jak się ten program nazywa. Nazywamy go umownie, jak wiele naszych programów, Mosty Plus. Mosty Plus. Było 500 Plus, Mieszkanie Plus, Mama Plus, Senior Plus. I tyle tych programów było, że tak się zastanawiam, jak jest teraz w budżecie państwa. Pewnie tak. Pusto, pusto, pusto mi jest. Nie, no tak poważnie, to fajnie, fajny program, fajnie, że finansujemy mosty, fajnie, że dbamy o to, co najważniejsze, bo w końcu teraz w Polsce naprawdę nie ma innych ważniejszych problemów, tylko mosty, budowanie mostów. Super, budujmy mosty, to najważniejsza sprawa, nie cierpiąca zwłoki, inne rzeczy mogą poczekać, inne rzeczy nie są aż tak ważne. Super, brawo, świetnie, juhu. Słuchajcie, a na koniec naprawdę ważna wiadomość, a raczej ostrzeżenie. Dobra, bez owijania w bawełnę, powiem wam to, ale jestem tylko posłańcem, to nie ja to wymyśliłem, okej? Okay? Joanna Moro znowu będzie śpiewać! Słuchajcie, i naprawdę jest się czego bać. Czemu? Bo w zeszłym roku na festiwalu w Opolu ta sama pani Joanna śpiewała tak. Uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się, chociaż dobra, 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 stop, 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 nie katujmy się więcej. Znacie takie powiedzenie, że... Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Jak widać na załączonym obrazku, u pani Joanny zwykle jest trochę gorzej. A teraz cykl, w którym co tydzień staram się mówić o rzeczach miłych, sympatycznych i bardzo mocno optymistycznych. Czyli dobra wiadomość na koniec programu. A w ramach dobrej wiadomości na koniec programu chciałbym powiedzieć o wczorajszym święcie, czyli o Dniu Matki. Wszystkim mamom życzę naprawdę wszystkiego dobrego, a przede wszystkim tego, żeby się nie martwiły o swoje dzieci, że wszystko będzie dobrze. A dzieciom, czyli prawdopodobnie wam, moi drodzy, chciałbym powiedzieć jedno. Jak po raz kolejny tego dnia wasza mama powie wam coś takiego... Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. To się proszę nie wściekać, tylko ładnie podziękować i odejść do stołu. O!
To były trzy wiadomości, o których w tym tygodniu musicie wiedzieć. My widzimy się klasycznie za tydzień. Na razie, trzymajcie się, cześć!